Barbara, Barbara Romaniuk z kodu Śródmieście. Ja chciałam pogratulować pomysłu, że marsz 4 czerwca rozpoczyna się o 16, żeby umożliwić administracji i urzędnikom wzięcie w nim udziału. Brawo. Nie było wyjścia jakby, natomiast to jest też odpowiedź dla wszystkich Państwa, którzy pytają, co zrobimy, kiedy wprowadzą nam zakaz czegoś, kiedy nam coś będą zabraniać, ograniczać. To znajdziemy sposób. Dzień dobry, pani mam pytanie dotyczące... Proszę troszeczkę bliżej mikrofon. Mam pytanie dotyczące kwestii, o której pan wspominał na początku swojej wypowiedzi, konkretnie think tanku. Czy są już jakieś zagadnienia, które są sprecyzowane i będą przedmiotem analizy tej grupy, która się konstytuuje, czy dopiero ta grupa, w momencie kiedy się spotka, będzie precyzowała, co ma być przedmiotem dalszej dyskusji, analizy jakiegoś prób dyskusji w ramach KOD? Znaczy, think tank będzie przedsięwzięciem paranaukowym, albo całkowicie naukowym. Ludzie będą tam wymyślali, w jaki sposób mówić o różnych sprawach i co jest w tej chwili istotne. Być może będą jakieś koncepcje działań do przodu szykowali. W tej chwili to, co jest jakby kluczowe, to jest po pierwsze odkłamywanie rzeczywistości. Jest bardzo wiele różnych stwierdzeń, tez stawianych w przestrzeni publicznej, które są nieprawdziwe. Czasami one są stawiane przez partię rządzącą jako takie, odrzucane przez wielu jako nieprawdziwe, ale jest też wiele takich, które wiele osób wierzy, a one nadal są nieprawdziwe. Na przykład taka, że młodzież głosowała na PiS. Radosław Markowski bardzo mocno się sprzeciwia tej tezie, mówi, żadne badania tego nie potwierdzają, zamierza to wykazać, udowodnić, że oczywiście być może w niektórych sytuacjach głosowali nie do końca tak, jakby mogli głosować mądrze, ale że to z całą pewnością nie głosowali na PiS i to nie jest tak, że w ogóle to nie jest tak, że cokolwiek się znacząco w tych wyborach zmieniło. Nie jest tak, że społeczeństwo całe się zmieniło, że jakiś gwałtowny przechył na prawo, coś takiego się wydarzyło. Po prostu kilka zbiegów okoliczności na poziomie tego, chociażby, że 16% głosów zostało zmarnowanych w zasadzie, co nigdy do tej pory nie było aż takiego, tak wielkiego procentu zmarnowanych głosów. Więc to jest jakby takie szukanie odkłamywania tych bieżących rzeczy. Jest oczywiście do tego bardzo dużo, znaczy tam ma być też takie, mają być siły szybkiego reagowania w tym think tanku, gdzie no pamiętamy kiedyś, jak pan Zbyszek powiedział, że polski Trybunał Konstytucyjny to coś, a niemiecki to coś innego. Tak? Porównał jakieś dwie liczby kompletnie nieporównywalne i wtedy jakby szybka reakcja jest potrzebna, żeby natychmiast sprostować, wyjaśnić, odkłamać. Więc takie rzeczy na pewno również będą. Myślę, że będziemy się starali, ja nie będę w think tanku oczywiście, bo nie mam kwalifikacji, ale jedno z ważnych zadań będzie próba wytworzenia pewnej własnej narracji wokół tego, co się po prostu w Polsce dzieje, żebyśmy nie zajmowali się wyłącznie walką czy sprostowaniem czy odkłamywaniem tego, co inni mówią, ale po prostu, żeby stworzyć własny opis rzeczywistości, co może być znacznie skuteczniejszą metodą walki niż wyłącznie sprzeczanie się na polu wyznaczonym przez przeciwnika.